Wrocław.pl, Michał Terlecki, witam serdecznie. Dziś naszym gościem jest Raimond Zmigliengs. Cześć, Rej. Dzień dobry. Jesteśmy w Hali Gossymierka. Tutaj trenowałeś przez wiele lat. Tutaj w Galerii Legend Śląska widnieje twoje zdjęcie. Powiedz, dlaczego jesteś dzisiaj we Wrocławiu? My jest w kompanii, która chcemy zrobić duży projekt dla IT. I my zaczynamy tutaj w Polsce i w Wrocławiu. I później my chcemy to zrobić na całej Europie. No, to jest dlaczego jest tutaj, że zaczynamy w Polsce to robić. A no, często jesteś we Wrocławiu? Ostatni raz był miesiąc temu. Czy niedawno? Niedawno, tak. A czy masz jakieś swoje ulubione miejsca, do których lubisz wracać, kiedy przyjeżdżasz do naszego miasta? Tak, u mnie jest tutaj naprawdę bardzo dobry kolega, taki analog, też nie mam takiego kolegi, jest taki Mirek, on ma kantor na hale targowej i to jest miejsce, gdzie bardzo lubię iść. Odwiedzić. Odwiedzić, tak. A powiedz, minęło już 12 lat, od kiedy nie grasz w Śląsku, nie mieszkasz na co dzień we Wrocławiu. Czy ludzie na ulicy, w sklepie, w restauracji poznają cię? To mnie bardzo dziwi z takiej pozytywnej strony, że ja też mi przyjechali, ja pamiętam, my wyjechali do domu i z Wrocławia wyjechali tam na stacji benzynowej, zatrzymali i tam ten, który przydał, on mówił, o, nie chcą, jak ty mnie poznasz, wiesz, to jest tyle lat już, jak ty mnie poznasz. I dużo, naprawdę, dużo ludzi wspomina i to jest... To jest zawsze dla wszystkich mówią, że Polska jest Wrocław. Tutaj kibicy wszyscy tak lubią te koszykówki, że oni lubią swoje grać i wspominać. To jest naprawdę, ja powiem może tak, że czasami u mnie doma tak nie jest. W Polsce to jest tak. Czyli częściej rozpoznaje się w Polsce niż na Łotwie? No nie, no latem też. Na Śląsku 4 sezony, zdobyłeś 3 mistrzostwa Polski, występowałeś w Superlidze, w Eurolidze. Powiedz, który okres, który spędziłeś w Śląsku, bo przecież wyjeżdżałeś do Wrocławka, wracałeś, wyjeżdżałeś do Moskwy, ponownie wróciłeś. Który okres w Śląsku wspominasz najmilej? Każdy sezon był różny, no każdy sezon miał coś takiego, że ty możesz wspominać. Także ja nie mogę powiedzieć, że ten sezon, bo na pewno pierwszy sezon to był w ogóle. Nikt nie myślał, że my wygramy mistrz Polski, pamiętam. Na początku sezonu my tam robili ten rating, robili to my byli czwarty, ale na 5 na piątym miejscu. I w końcu my wygrali. I jeszcze następny sezon, i pamiętam, tam ostatni sezon w Szkołcu, jak ja grał cały sezon, to w ogóle mi nie jeden mecz nie przegrali. Tylko w finale za milem jeden mecz przegrali. 82-80 na wyjeździe. Tak, to też jest taki sezon, który nie zapominasz, także ja nie mogę powiedzieć, że jest jakiś specjalnie, że nie wszystko bardzo jest u mnie. Każdy poważny. Tak. Z kolegów, z którymi grałeś w Polsce, utrzymujesz kontakt do dzisiaj? No powiem poważnie, jak jest, to wiem, że jest taki ludzi, którzy jest bardzo zajęty. I nie ma tak dużo czasu, żeby, bo ja mieszkam na Łotwie, a jeszcze inni gracze, którzy są w mieście, kiedyś z kim ja grałem. I naprawdę oni też jest bardzo zajęty i nie jest tak, że mi tam każdy dzień tam... Ja nie jestem na Facebooku, ja nie jestem na tych socjalnych, nie ma mnie tam. Także dlaczego ja myślę, nie ma tego kontaktu, no to nie znaczy, że... że nie jesteśmy kolegami. I na przykład Adam Wójcik tam przyjeżdżał swoimi dziećmi na turniej do Rigi, on
do mnie zadzwonił, to wtedy ja nie miałem czasu. Jak przyjeżdżam, jak ja mogę, to starałem się do kogoś zadzwonić i spotkać i tak. Czyli ten kontakt związany jest z wizytami w miastach, gdzie mieszkają koledzy? Czy Wrocław, czy Ryga? No tak. Przypomnij sobie, czas jest jesień 2001 roku, a jesteś po świetnym sezonie. Byłeś najlepszym podającym Superligi, najlepszym podającym Mistrzostw Europy i decydujesz się na przenosiny do czołowego europejskiego klubu, do CSKA Moskwa. Powiedz, jakie były oczekiwania twoje odnośnie tego transferu i jak wspominasz sezon spędzony w Moskwie? Na pewno to, co ja czekałem, jak pojadę tam, było coś innego. Ja tam pojechałem i nie dostałem, co ja chciałem. I naprawdę ja jeszcze przed sezonem na turnieju my grali w Ventsburg, był taki specjalny, tam każdy tam CSKA dużo tam jechała i my pojechali, jeszcze ja tam ja byłem najlepszy tam grać w całym turnieju w drużynie CSKA i później my pojechali jeszcze do Łukę na turniej i tam też grałem i nie rozumiem dlaczego, ja pamiętam, że jak zaczynał pierwszy mecz, ja w ogóle nie wyskali na boisku. Chyba pierwszy raz sytuacja, kiedy nie byłeś liderem. Tak. I dla mnie to było bardzo dziwne. I to szybko nie jest takie, że ty to co widzisz, myślisz, że o, jak jest wszystko pięknie, jest jeszcze druga strona, jak tam można powiedzieć, to samo jest polityka, prawda? I to było i naprawdę dla mnie nie było to łatwo. Z drugiej strony ta cała organizacja, i swoje organizacje i wszystko to było perfekt. Ale jednak ten czynnik sportowy zdecydował o tym, że wróciłeś do Wrocławia, chciałeś grać. Tak. Twój brat jest dziś trenerem, przez pewien czas pracował w Słupsku. Powiedz, czy decydując się na przyjazd do Polski kontaktował się z tobą, pytał o nasz kraj, o naszą ligę? Nie, na pewno. I na pewno ja wiem, że dla niego jak trenera było tutaj bardzo ciężko. I problem jest taki, bo ja mój brat już powiedziałem, że problem jest taki, że zawsze on tylko w ostatni moment gdzieś idzie i chce kogoś, jakby powiedzieć, po angielsku jest help. Do pomocy. Tak, on nie może zrobić komplektacji drużyny, nic. On tylko poszedł i tam już było wszystko zrobione, teraz no. Skład dobrany, zawodnicy zaprojektowani. Tak, i on nie był ten, kto robił. I ja im powiedziałem, że to nie jest dobrze. Też, no, że to będzie bardzo ciężko. On taki, no dobra. No naprawdę, jak trener, on jest bardzo dobry. On na klipsie, jak ci mistrzostwo wygrał i tam było w ogóle całych trenerów coś. I klipy można wszystkich, to mi on powiedział, że on dał kryzys, że tam w Chinach on był. Także jak mówić o tym, że człowiek względnie bo ciężki sezon, to tak. Wspomnieliśmy o tym, że twój brat jest trenerem, twoi koledzy z parkietu, Dajus Adamaitis, Adam Udzik, także lubią się szkoleniem. Powiedz, czemu ty nie pracujesz dzisiaj przy szkółce? To mnie nie tylko ty, mnie dużo ludzi pyta to. I to jest, odpowiedź jest taka, ja powiem tak, że ja bardzo lubię te szkółki. Krzyżówkę jest moim sercem, mój syn gra, mój ojciec grał, no wszyscy grał, brat grał, tak? I ja naprawdę bardzo lubię. No powiem jedno, ja normalnie życie to jest bardzo ciężko. Ciężko. I jakby wy spytali o wszystkich tych trenerów, na których mi napominał, tam Adamaitis i wszyscy inni, i spytałby o ich żony i dzieci, czy im podoba ta praca, co on ma. I myślę, że oni nie to widzieli. I wiesz, to jest tak, że ja mówię, że ja bardzo lubię koszykówkę, no moja rodzina jest numer jeden. Najważniejsze, tak. A powiedz, czy śledzisz rozgrywki polskiej koszykówki i obserwujesz wyniki Śląska w lidze? Tak. Ja czasami patrzę i żal, że Śląsk dalej nie poszedł. Przegrałem już na początku. Ale teraz nowy sezon, nowe możliwości. No tak, na pewno. Zawsze taki jest sport. No, tylko jeden drużyna może być mistrzem. I teraz mieście także tego